Ja drabina pieprzą. Witam Was, kochani, w 40. odcinku The Sims 3 Challenge w otoczeniu nowym, jakże bardzo różnym od tego, który właśnie opuściliśmy, z niemałą łezką w oku, bo bardzo mi się podobało w Appaloosa Plain. Ale cóż, trzeba iść dalej z naszym challenge'em, trzeba ruszyć do przodu, więc oto jesteśmy. No i cóż, kochani, myślę, że w tym momencie zajmę się poszukaniem domku dla naszej rodzinki. Mamy do dyspozycji w sumie całkiem niezły budżet, więc do zobaczenia za chwileczkę. Okej, ja już wybrałam i powiem Wam, że co dużego wyboru to tutaj nie ma, ale tak sobie wchodziłam nawet na takie parcele, których byśmy nie zamieszkali, bo są zbyt małe jak na nasze potrzeby, ale spójrzcie tutaj, muszę Wam pokazać tę parcelę, bo to jest coś niesamowitego. Nazywa się ta parcela Nora, no i zobaczcie, ona jest za takimi grzybkami schowana, w ogóle jej nie widać, prawdziwa Nora. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. O, proszę bardzo. Tak, i teraz wszystko pozostałe znajduje się pod ziemią. Czy to jest taki parter? Nie, to jest taki parter, ale wygląda to po prostu coś niesamowicie. Myślę, że jakby ktoś tworzył jakąś fantastyczną opowieść, to spokojnie mógłby tutaj ulokować swoich bohaterów, bo to jest tak bajkowe, no coś niesamowitego. No, ale my wracamy do mojego wyboru. Tak, a ja wybrałam sobie ten oto domek. Nazywa się to Dom Studium i ma co prawda tylko dwie sypialnie, ale to nie ma znaczenia, bo one są dosyć przestrzenne, przestronne. Natomiast brałam jeszcze pod uwagę tutaj ten dom wiszący, tylko bardzo nie podoba mi się ulokowanie poszczególnych pomieszczeń, a akurat pomieszczeń jakoś nie bardzo mam ochotę w tej chwili przemeblowywać, a zatem kupujemy sobie ten dom studium w wersji umeblowanej i do zobaczenia w nim za chwileczkę. No i jesteśmy już, jesteśmy w naszym nowym domu. Ojej, ale innym od tego, do którego się już przyzwyczailiśmy. Taki jest chłodny, zimny, super nowoczesny, powiedziałabym wręcz estetyczny, bo zobaczcie, jak mało mebli tutaj mamy. No ja rozumiem, że może i jest jakaś cecha stylu takiego futurystycznego, no ale zresztą, słuchajcie, nie ma się co dziwić, bo zajrzyjmy sobie na chwileczkę do store i tam Wam pokażę, co w zasadzie cała ta okolica Księżycowe Jeziora ma nam do zaoferowania. A zatem jesteśmy w Księżycowych Jeziorach na stronie store i tak jak tu widzicie, możecie sobie kupić ten świat za 2450 simpońców, co uważam, że jest dosyć abstrakcyjnie wygórowaną ceną, ale okej. No i tak, jeżeli chodzi o zawartość taką bonusową, taką, wiecie, taką ekstra, to jest właśnie drzewo Prosperity. I to drzewo ma taki kolor fioletowy albo seledynowy. I tak, koloniści odkryli w głębinach kryształowych kopalni Lunar Lakes niezwykłe drzewo Prosperity. Dopiero niedawno znaleźli sposób na przetransportowanie drzewa i rozprzestrzenienie go na powierzchni planety. Jakie tajemnice ukrywają kryształowe owoce? No i tutaj mamy opis taki szczegółowy, mamy nastrójnik, no i ile miejsca, ile krateczek zajmuje to drzewo. Oczywiście
w grze sobie potem wyjdziemy i zobaczymy, ale mnie interesuje coś innego, a mianowicie obiekty, jakie są dołączane do tego pięknego świata. Bo o ile sam ten świat jest naprawdę świetny, bardzo mi się podoba i jest taki fascynujący, no o tyle już te kolejne odkrywanie dodatków, akcesoriów, mebli, no to już mniej. Mamy jakąś kolumnę, mamy drzewo Prosperity, są drzwi, jest bardzo ciekawa lampa uliczna. Potem mamy, co to jest? Ośmiokątne urządzenie oświetlające, czyli światło księżyca, jest ławeczka, jest skrzynka pocztowa z przyszłości, jest jakiś tam kryształ, okno, znaki. A to jest chyba to ten główny obiekt w mieście, który się znajduje, taka rakieta, skomplikowany kryształ. Potem mamy syntetyczne super krzesło, stół do jadalni, krzesło korporacji Mgławica, znowu coś dziwnego, nie wiem co. Potem mamy jakieś buty, ubranie, kolejne buty i znowu ubranie. I te właśnie ubrania i buty kojarzą mi się ewidentnie z dodatkiem Skok w przyszłość. Ale jeżeli chodzi stricte o same meble, no to mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery obiekty. No i jeszcze do tego jest parę takich, nie wiem co to jest, no okno i tak dalej. No także powiem was, wam nie rozpieścili nas, oj nie, więc musimy sobie radzić jakoś inaczej. Tak, no i powiem wam, że tak trochę marnie, jeżeli chodzi o meble, o wyposażenie, o dekoracje, bo naprawdę liczyłam, że to będzie właśnie taka nowoczesność, taka forma, wiecie, bardzo zbliżona, jak się później okaże, do Skoku w przyszłość, bo oczywiście na tym etapie jeszcze nie mogłabym tego stwierdzić. I dlatego postanowiłam, że no nie, z tym coś trzeba zrobić. Nie możemy mieć takiego salonu, bo on jest po prostu brzydki. Jest nijaki, jest taki pozbawiony wyrazu. To nie jest absolutnie nowoczesny styl. Tak samo nie chcę mieć takiej kuchni. Dlatego zacznę od tych dwóch pomieszczeń i zrobię takie małe. Tak, za nami pierwszy etap super rewelacyjnej metamorfozy, czyli jak przerobić beznadziejny lokal w coś takiego. Tak, ale to tylko jest możliwe dzięki temu, że mamy pewne obiekty ze store, o których za chwileczkę wam powiem, ale musimy jeszcze wyremontować górę i łazienki. Tak oto się prezentują łazienki, te boczne, które są tuż przy basenie. Mam już pewien pomysł co do ich zastosowania. Bez sensu w ogóle jest tutaj, myślę, dzielenie na łazienkę dla chłopców i dla dziewczynek, bo dziewczynek mamy trzy, a chłopak jest tylko jeden, więc to jest zupełnie bez sensu. Tym bardziej, że przy pokojach bardzo dużych mamy też łazienki, więc jakoś to za chwileczkę ogarnę i będę do was wracać. No i udało się. Nasz dom jest zupełnie zmieniony, przynajmniej starałam się, żeby tak było. No i tak, jesteśmy tutaj wzbogaceni o zestaw kilku pakietów, które są dostępne na store o nazwie Szok Przyszłości. Tak, no i właśnie mamy Szok Przyszłości salon. Kamera nam uciekła. Tak, mamy Szok Przyszłości salon, mamy Szok Przyszłości kuchnia, no i w końcu mamy też kolekcję Loft Szok Przyszłości, w którym są takie różne rzeczy do spania. Zestaw Ostateczna Granica, który jest z kolei wzbogacony o taką super maszynę, nie dla rutyny,
ale niestety nie mamy jej aktualnie, bo nas na nią nie stać. No i jeszcze mamy sypialnię przyszłości. No i z kolei w tej oto sypialni przyszłości, jako taki obiekt bonusowy, była taka maszyna, która nazywa się Lepszy Sim. Nie, super śpioch firmy Lepszy Sim. O, tak to było. No, także w tej chwili nasz domek wygląda bardziej nowocześnie, bardziej futurystycznie w każdym bądź razie i na pewno bardziej nawiązuje do naszej nowej okolicy. A w międzyczasie zorientowałam się, że ta właśnie oto piękna, duża rakieta to będzie miejsce pracy naszego Willa, ośrodek naukowy. Brawo, ja. Tak, nasze simy po podróży. Jak wy się w ogóle czujecie, kochani? Ha, czujecie się nadzwyczajnie, więc bardzo fajnie. Mam nadzieję, że nie będą za bardzo tęsknić za naszymi kotkami, za naszą wsią. No niestety, tak ten challenge przebiega. Gdzie ty idziesz, kochanie? Pływać idziesz? No tak, bo my mamy basen. I zobaczcie, w tym basenie jest czerwona woda. Myślę, że gdyby Will jeszcze był przed przemianą z wampira, to chętnie by tutaj pływał w tym basenie. Chyba. No i teraz też nie sprawdzimy w związku z tym, jak tutaj się sprawuje to ustrojstwo, no bo mamy wszyscy wszystko na full, więc poczekamy, aż ktoś się z nich zmęczy. Tak, to wiem. No i co? Będziemy się bawić. W takim razie czekamy na kolejne nasze zadania. Na pewno dziewczynki będą musiały odrobić zadania. Maju, ty byś mogła skorzystać ze swojej super pięknej, nowoczesnej kuchni i coś nam ugotować. Aha, jeszcze jedną rzecz musimy kupić. Niestety, ale musimy kupić kosz. Bo nie kupowałam żadnego kosza. No przecież po co? No po co kosz w domu? No. Oj, Maju, Maju, ty to masz naprawdę. I w ogóle głos mi się już całkiem popsuł i niestety jak jakiś bardzo marny naśladowca Louisa Armstronga w tej chwili mówię. Podaj, kochani, śniadanie, może omlet, niech będzie. Maja wzięła ze sobą jeszcze mleczko od krówek. Sztuk dwa. Ojejku, naszego Maciusia musimy wyciągnąć, zaraz to zrobimy. No i tym razem postanowiłam, że nasz Will. Aha, bo te drzewo Prosperity moglibyśmy gdzieś poszukać. Bo ono podobno również działa bardzo dobrze na ogrodnictwo. Nasz Will teraz no niestety nie ma traktora, więc nie będzie mógł się zajmować tak, wiecie, do końca roślinkami. Zresztą tutaj jakoś tak nie bardzo mi pasuje w ogóle, żeby ogród jako taki sadzać, więc pomyślałam sobie, że może Will tym razem bardziej się skupi na majsterkowaniu i na tego typu rzeczach, więc nie wiem, czy da się już usprawnić tą maszynę, czy jeszcze nie, czy jeszcze nie, zaraz zobaczymy. Majsterkuj, super sen, super dżemka, pomajsterkuj sobie tam. To ci się majsterkowanie od razu też poprawi. No a nasza Maja będzie musiała niewątpliwie zabrać się za pisanie kolejnych książek, bo tam w Apulza Plain na wsi nie miała za bardzo na to czasu, chociaż no, warunki były naprawdę doskonałe. A dlaczego ty nie posprzątałaś? Widzę, że tam coś jest. Otwórz. Co jest zepsute? To jest zepsute. Jeszcze coś? Nie, dobra. Nasze dziewczynki, jeżeli chodzi o naukę, to bardzo fajnie, bo obie miały przed chwilą w poprzednim mieście piątki. No naprawdę, nie podoba mi się to. I chciałam powiedzieć, że za to, że miały piątki, kupiłam im każdej z nich po laptopie. No i to znowu nie wyszło tak, jak to miało wyjść. No ale no trudno, no już tak zrobiłam. Co ty byś chciała? Nauczyć się umiejętności pisanie, podjąć kurs,
A ty malowanie, tak? Wiecie co, to może to zrobimy, bo w sumie tak, jest niedziela i tak mało co się dzieje, więc może tak zrobimy. Przy okazji zobaczymy sobie, jak nasze miasto wygląda. Malowanie, z tego co pamiętam, to chyba w szkole. A gdzie my mamy naszą szkołę? Ha! O, to jest pytanie. Teraz będziemy szukać wszystkiego. Tu coś jest. Publiczna szkoła jaka? Niebiańska, ojej! Weź udział w kursie w dziedzinie malowania, czyli tutaj będziecie chodzić do tej szkoły. Wow, super! Jeszcze raz ci to kliknę. No, powiem wam, ekstra! Świetnie to wygląda, no kapitalnie. A nasza malinka pisanie, czyli to gdzieś, gdzie są biura, no to tu chyba znowu będą biura, tak? Weź udział w kursie dziedziny malowania. Super. To zobaczymy sobie. A takie samo wejście jest. Oj, szkoda, bo myślałam, że to będzie, wiecie, coś takiego. Za każdym razem coś innego. Nie wiem, skąd one mają rowery, bo ja im nie kupowałam tych rowerków, ale widać, się gra sama sobie wręcza takie prezenty naszym simom. No, chcę zobaczyć, jak to wygląda, gdy tam wejdziesz. Aha, że niby drzwi się otwarły, nie... No, dobra. Ostatnie pieniądze. I co, zrobiłaś już majeczko? Zrobiłaś, ale nie jesteś głodna, prawda? No nie. To proszę cię odłóż, bo chodziło mi głównie o to, żebyśmy coś mieli w lodówce. Ponieważ już nieraz bywało, że zaczęłaś gotować, a dzieci poszły głodne do szkoły. I teraz nie wiem, czy tutaj by można było wpuścić Maciusia. A co? To wpuścimy sobie do takiego akwarium. Zobaczcie, jakie on będzie miał teraz warunki. Tam były koty na pierwszym miejscu. W pewnym momencie nawet świnia morska. Nie, troszeczkę przydepnięta przez Maję. O, nakarm go. Nakarm. A co znaczy zajmij się Maciusiem? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, niech on sobie tam pływa. Ale masz tu full wypas. Super, Maciuś. Opłaciło się, nie? Tobie jednemu. Okej, to ty możesz, Majeczko, w sumie spokojnie kończyć swoje pisanie. Pisz dalej koci romans oczyma Mai. Napisz, jak się skończył ten koci romans, że doczekali się trzech kociątek. No i o tych kociątkach kiedyś sobie przy okazji w kolejnym być może odcinku opowiemy. William, dalej tam robisz te... Tak. Okej. No dobrze, to będę się z wami, kochani, w kolejnym simowym dniu łączyć. O, słuchajcie, mamy jakiś gości, więc chyba jednak nie będę się łączyła w kolejnym simowym dniu, tylko już to zrobię. No, chwała Bogu. Przepraszam. Ach, to gardło. Maja właśnie otrzymała w honorariach 7 tysięcy i bardzo dobrze, bo coś krucho się zrobiło przez moment. Tak, a ja wyciągnęłam to, co wcześniej Maja już zrobiła, no i po prostu zaprosimy wszystkich na posiłek. Tak, i w ogóle cały czas myślę, kiedy właśnie meblowałam sobie to mieszkanie, ten dom, o właśnie dodatku Skok do przyszłości. Powiem wam, że naprawdę tak mocno zapowiada mi ten cały i księżycowe jeziora i ten zestaw właśnie Szok przyszłości. Świetna zapowiedź tego dodatku. Dziewczynki już wróciły ze swoich kursów, zadowolone całe. Proszę bardzo. Nasza maleńka chciałaby pisać powieść, ty chciałabyś malować, więc niewątpliwie trzeba będzie jeszcze kupić sztalugę, bo chyba takowej nie mamy nawet. I co? Ten pan sobie usiądzie tu przy barku może. Zaraz się będzie darł.
Nie. Tu sobie usiądź. Myszko, zobacz, masz miejsce. Gdzie ty biegniesz? Będziesz przy biurku jeść. Specjalnie tu wstawiłam właśnie wysokie krzesło. A nie, ona sobie tutaj usiądzie. No dobra. Szkoda, że nie jest tak jak w The Sims 4, że możemy właśnie im powiedzieć usiądź tu i już. Dobra. Czy ty mógłbyś, Will, swoich nowych kolegów zagadać, poznać? Ty jesteś Damien Su. No, takie wschodnie ma rysy twarzy. Więc może go poznasz? Maju Benjamina Bentona mogłabyś przyjaźnie powitać. Ale no nie sprzątaj u nas, no kto ci kazał sprzątać, facet? Weź się trochę, wyluzuj sobie, wrzuć na luz. Mamy też zmywareczkę, zobaczcie. Nie wiem, czy ona będzie z tych takich głośnych, czy nie. Zobaczymy. No, Maja, czeka, aż ten pan się pozbędzie talerzy. No, ty też sobie pomyj już, umyj już ten talerz, jak już tak bardzo chcesz. Oczywiście, oczywiście, love w powietrzu musi być. Ale wiesz, Maju, to masz męża, wiesz? Przyjazne, poznaj. Kochanie, a ty możesz umyć tutaj te talerze w sumie, nie? Maju, a mogłabyś tu sobie wyjść z nim? Nie, bo wyjdziesz to sama, wyjdziesz. Jak tupie tą nóżką. No odsuńcie się, nie? Musicie akurat tu rozmawiać. O, Will już ma tam jakiś zatarg z panem. Will, no weź. Przyjazne, pogawędka. Pogadaj o rodzinie. Opowiedz, jak było fajnie w Apoluza. A ty tego pana możesz na przykład też poznać. Poskarż się na brudne naczynia, że tu są i w sumie jakby chciał, to mógłbyś umyć, jak już tak wszyscy myją nam te naczynia. Ja zapraszam do mnie, do domu. Proszę, proszę, proszę. Czemu naszą córkę obgadujecie, a nie, bo on o rodzinie opowiada? Tak, to też moja córeczka. Wiesz co, Maja, nie podoba mi się, że tak jakoś za blisko chyba z tego pana stoisz. Dobra, zostawmy pana. Zostawmy pana, podejdziemy tutaj, włączymy może... A nie, bo my tu mamy też taką fajną, zobaczcie, wieżę. Więc ja myślę, że sobie włączymy i może wspólnie potańczymy, a dziewczynki pójdą zająć się, o, też niedobre relacje, swoimi zadaniami domowymi. Wiecie co? Więc tak, ten pan przegonił naszą małą do drugiego pokoju, wyobraźcie sobie. Ponieważ... Maja. Maja, więc tak. W kwestii tej całej sytuacji zapominamy o tym, ale czym prędzej idziesz tutaj usiąść, dobra? Usiądź tam po prostu blisko męża, udawaj, że nic się nie stało, dobra? Naprawdę. O, jeszcze takie małe PS. Słuchajcie, nasze dziewczynki nie mają zeszytów, więc nie mają jak odrobić zadania domowe. Być może tu w Księżycowych Jeziorach piszą wszystko na jakichś specjalnych tabletach. No to się okaże jutro, jak wrócą ze szkoły. A tak w ogóle to chciałyby iść do galerii. Maja też. Więc może nie Maja. Pola. Myślałam, że to Maja chciała, ale to chciała Pola. Więc skoro i tak
i tak nie macie co robić, bo nie macie tych zeszytów nieszczęsnych, to ja was tam wyślę. A co? Będziemy sobie siedzieć z tymi starymi prykami i tylko nam psują humor, nie? Zaraz się pozbędziemy tak czy siak tych naszych gości dziwnych. Jak tylko uda mi się oczywiście namierzyć galerię sztuki. I pewnie wszyscy z was już paluszkiem na ekranie wołają: tu jest Maja, jak to nie widzisz? Tu jest ta galeria, ale ja jej naprawdę nie widzę. Gdzie ona jest? Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Może gdzieś na obrzeżach? Ups, tam nie ma. Może to jest jednak miasto, w którym nie ma galerii. Nie, no musi być. Ja ją zaraz wypatrzę, tylko trochę oko mi się uspokoi. Oczywiście, że była na samym środku ekranu, oczywiście. No i to jest właśnie galeria sztuki, ale jest świetna. I w ogóle tak szukając galerii natrafiłam na park, zaraz wam pokażę. Tak, spełniają się ich marzenia. I zaraz wam pokażę ten park pod kopułą. Ale coś tutaj tak, że tak powiem, cieniutko macie. A te siedzenia tak z daleka wyglądały jak od Louis Vuitton. Kto ty jesteś, Gloria? Tak tu sobie jest. No ale nie wiem, co mogłoby to być innego. No musiałby to być jakieś rzeczywiście zupełnie nowe obiekty. Gloria! No weźże się, kobieto, zachowuj. Wiecie co, tutaj nic nie ma takiego, co chyba by was interesowało. Ale jest jakiś wyższy poziom? Nie. Dobra, to będziecie wracać. W sumie to chodziło o to, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I zobaczcie, to są te kopuły. Tak sobie oglądam. I teraz oczywiście nie wiem, która to była kopuła. Ta. Wspomnienia Appaloosa Plains. I na pewno się tu wybierzemy. Zobaczcie, to jest ten park taki z tą kością. I na pewno sobie w następnym odcinku tutaj przyjdziemy. Ojo, no naszych kiciuś tu nie ma, no ale super, super, bardzo się cieszę. Dobra dziewczyny, zmykajcie do domu, a ja się z wami jeszcze połączę, jak się będzie cokolwiek działo ciekawego. Nie, ona nie będzie mistrzynią sztuki. Natomiast, ale piękne światło różowe, cudnie to wygląda. Natomiast jeżeli się nic nie będzie działo, to chciałam wam tylko pokazać później migawkę, jak one już wrócą ze szkoły, jak tam to wszystko, nastroje i tak dalej wyglądają. Ale cudnie! Patrzcie! O, jaki księżyc! No, coś niesamowitego, bardzo mi się podoba. Chociaż wiecie, to nie są moje klimaty takie stricte do takiej dłuższej rozgrywki, ale przepięknie to wygląda, naprawdę wspaniale. Bo wydaje mi się, że jednak mimo wszystko wolałabym grać w takiej Appaloosa Play niż tutaj, ale jako taki przerywnik w naszych zmaganiach z taką szarą rzeczywistością, to wydaje mi się, że to jest świetne, świetne miasto. Wiecie, co wam powiem? Ta malutka tutaj istotka, ta, to jest Zuzia, która nam wcześniej uciekła, bo jak nic, gdzieś musiała w naszych bagażach przyjechać razem z nami. No, pomyśl o umieszczeniu go w terrarium, zaraz się tym zajmiemy. No, naprawdę nawet nie wiedziałam, że to tak wygląda. Tak, nasza Poli pisze sobie i całkiem nieźle jej to idzie. Ma już 2 poziomy, 2,5 pisania. No, a nasza Lili sobie tutaj malowała z kolei. No i coś tam jej się udało nabazgrolić. Dobra, to będę się z wami łączyła w kolejnym simowym dniu.
tak, i nasze dziewczynki już wróciły ze szkoły, mają nowe fryzurki, bo poprosiły mamusię, żeby im uczesała włoski, tak jak miała ciocia Emily, no i niestety Maja uległa. Cała Maja. Cała ja. I mają też nowe ubranka. Niestety nie znalazłam żadnych futurystycznych, nowoczesnych ubranek, więc wybrałam im takie. No i nasza Maja jest przebrana w ten jedyny strój, jaki był dostępny dla kobiety w tym zestawie, czy w tej okolicy Księżycowe Jeziora, więc... A wy już gdzie? A wy gdzie? A oni idą zjeść. No dobra. To niech sobie zje rodzinka. No oczywiście, nasz William też ma ten strój, tylko go pomalowałam, pokolorowałam na niebieską górę, bo strasznie wyglądał w tym czarnym. No i tak powolutku będziemy się z naszą rodzinką żegnać. W kolejnym odcinku jeszcze przyjrzymy się troszkę okolicy. Maja dzisiaj pisała książkę, w zasadzie nic tam się wielkiego nie działo. Opiekowała się też Zuzią, naszą świnką morską, uciekinierką z Apolu Zapleń. Na gapę przyleciała, przyjechała z naszą rodziną. No i będziemy się widzieć w kolejnym odcinku, w którym chciałabym jeszcze gdzieś zainstalować kolejny zestaw akcesoriów do The Sims 3. I tak powolutku będziemy się przygotowywać do kolejnego dodatku i do urodzinek naszych dziewczynek. Ale to tak pomału. No cóż, będę się z Wami żegnać, kochani, życząc Wam jak zawsze miłego, udanego weekendu, zwariowanego, ale i też pełnego wypoczynku. Sól, sól, odrobina pieprzu i pa, pa.